dzisiejszym programie odwiedzamy imprezę jedyną w swoim rodzaju – Targi Pro Defense w Ostródzie. Zobaczymy, jakie atrakcje dla zwiedzających przygotowali wystawcy oraz wojskowe szkolenie młodzieży z klas proobronnych. W tym tygodniu odbyło się ćwiczenie Renegade Sarex 17. Zobaczmy, jakie nowe techniki zwalczania dronów pokazano na jednym z epizodów ćwiczenia. Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym z powietrza i reagowanie na sytuacje kryzysowe w katastrofach lotniczych i morskich. To najważniejsze zagadnienia tegorocznego ćwiczenia Renegade Sarex. 14. edycję tego cyklicznego szkolenia zorganizowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Praktycznie na terytorium całej Polski realizowane są epizody. Uczestniczy Policja, Siły Zbrojne, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Straż Graniczna, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Morska Służba Poszukiwania Ratownictwa i Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Zaangażowane były, poczynając od statków powietrznych, sił powietrznych, elementy innych komponentów. Praktycznie każdy rodzaj wojsk, sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej realizuje zadania na rzecz obrony powietrznej. Tu ważną rolę odgrywa dyżurna służba operacyjna Dowództwa Operacyjnego jako Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra Obrony Narodowej, a także Centrum Operacji Powietrznych Dowództwo Komponentu Powietrznego i Centrum Operacji Morskich Dowództwo Komponentu Morskiego. Ćwiczenie Renegade Sarex 17 jest ćwiczeniem cyklicznym, w ramach którego sprawdzamy zagadnienia działań antyterrorystycznych, uprowadzania samolotów ratunkowych i zawsze korzystamy z możliwości eksperymentowania. Jesteśmy dzisiaj w jednym z ważnych elementów ćwiczenia. Chcemy sprawdzić, jakie są możliwości oddziaływania na drony, wiroloty szczególnie. Świat jest coraz bardziej podminowany działaniami terrorystycznymi, a drony są narzędziem używanym do obrony bardzo skutecznie, chociaż musimy wziąć pod uwagę także, że mogą być nośnikiem niesłychanie groźnego ataku. My staramy się znaleźć sposób na ich mechaniczne wyeliminowanie. Pokazano nam dzisiaj możliwość użycia dronów, które są zdolne ze względu na swoje bardzo małe rozmiary, dużą prędkość, olbrzymią manewrowość do wniknięcia praktycznie rzecz biorąc do każdej przestrzeni, możliwość monitorowania tej przestrzeni, przekazywania stamtąd informacji, a nawet działania środkami wybuchowymi obezwładniającymi ewentualnego przeciwnika. To pokazuje, jak niezwykłą bronią mogą być drony, jeżeli będą rzeczywiście wejdą na uzbrojenie i jeżeli będziemy zdoli skutecznie nimi operować. Ćwiczenie w tym epizodzie ma po części przygotować nas do najbliższych wielkich wydarzeń, czyli szczytu UNESCO, szczytu krajów Trójmorza. Na bazie doświadczeń z poprzednich wydarzeń, czyli szczyt NATO i Światowe Dni Młodzieży. Uroczystym apelem klas mundurowych rozpoczęły się organizowane corocznie targi proobronne w Ostródzie. Pro Defense to impreza wyjątkowa w skali światowej. Przez 4 dni młodzież mogła nie tylko zapoznać się ze sprzętem wojskowym i historią polskiego oręża, ale również wziąć udział w serii warsztatów i ćwiczeń prowadzonych przez specjalistów z organizacji proobronnych. Czołem, kadeci! Czołem, panie ministrze! Bardzo się cieszę, że mogę po raz kolejny, ale tutaj w Ostródzie po raz drugi witać was, że mogłem przed chwilą przejść przed waszym szeregiem, patrząc, jak wspaniale jesteście umundurowani, jak znakomicie jesteście przygotowani, jak rosną wasze szeregi.
to prawdziwa radość. Widzieć, że Polska na nowo wstaje do budowania swojej siły, do budowania swojej obrony. Bez was, bez polskiej armii, bez polskiej młodzieży gotowej do obrony swojej ojczyzny, swojej ojcowizny, to bezpieczeństwo zawsze będzie wątpliwe, zawsze będzie dyskusyjne, zawsze będzie wysiłkiem nie naszego narodu, nie nas samych, ale naszych sojuszników. To jest okazja, żeby zaprezentować młodym ludziom właśnie taką formę nauki, taką formę szkolenia, żeby oczywiście zachęcić. Każdy, kto tu przyjedzie, znajdzie coś ciekawego dla siebie, zaczynając od stanowisk wojsk specjalnych, obok których jesteśmy, poprzez stanowiska przemysłu obronnego. Większość młodych ludzi, zwłaszcza młodych chłopaków, widząc tego rodzaju czy działania, czy wyroby przemysłu zbrojeniowego, jest tym zainteresowanych, więc wierzymy, że tego rodzaju przedsięwzięcia popularyzują działania o charakterze proobronnym i patriotycznym. Na porannym apelu było 1000 uczniów ze szkół, które prowadzą klasy mundurowe. W skali całego kraju to jest kilkadziesiąt tysięcy uczniów. My, wprowadzając program certyfikowanych pionów wojskowych klas mundurowych, chcielibyśmy, żeby docelowo w każdym powiecie była szkoła średnia, która prowadzi klasy mundurowe, w której poziom nauczania i poziom szkolenia jest właśnie sprawdzany, weryfikowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej i które to placówki będą szkoliły przyszłych, czy to zawodowych żołnierzy, czy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Skoro część przeszkolenia wojskowego została odbyta w szkole, myślimy nad możliwością służby przygotowawczej, skróconej, ponieważ część materiału, zwłaszcza teoretycznego, została przerobiona, a to oznacza, że młody człowiek po ukończeniu szkoły średniej, jeżeli dochodzi do wniosku, że chciałby związać się z wojskiem, może uzyskać przysięgę i być przeniesiony do rezerwy jako szeregowy rezerwy, co jest ważne, bez zachwiania jego karierą edukacyjną. Jest to sprzęt polskiej produkcji dla obrony terytorialnej. Zaczniemy tutaj od góry. Mamy tutaj hełm HBT-01. Na hełmie mamy zamontowanego kalibra, jest to noktowizor. Dalej mamy kamizelkę HBT-1, jest to plate carrier. Tutaj mamy karabinek modułowy 5.56 MSBS. Tutaj kolega również ma polskiej produkcji pistolet Ragun 9 mm. Ja na swoim karabinku mam zamontowany celownik lunetę o przybliżeniu czterokrotnym Szafir. Na nim jest zamontowany kolimator do walki na krótkim dystansie. Kolega tutaj ma UKM 2000, jest to zmodernizowany PKM. Główną różnicą jest kaliber, jest tutaj 7,62x51 NATO. Na karabinie mamy zamontowany celownik termowizyjny Rubin. Jeżeli chodzi o sprzęt, który oferujemy dla Wojsk Obrony Terytorialnej, możemy praktycznie wyposażyć żołnierzy obrony terytorialnej w całości, od stóp do głów. Poczynając oczywiście od podstawowego uzbrojenia, które potrzebują żołnierze, czyli karabinów MSBS, mamy również moździerze, mamy granatniki, mamy również całe wyposażenie wojskowe, kaski, optoelektronikę, mamy również systemy łączności, mamy drony, czyli mamy tak naprawdę wszystko, czego potrzebuje polska armia, polskie Wojska Obrony Terytorialnej. Przyjechałyśmy ze Szczytna zobaczyć targi proobronne w ramach edukacji w naszej szkole. Jest tu bardzo fajnie, dużo zobaczyłyśmy, zwiedziłyśmy, poznałyśmy dużo nowych rzeczy. Dowiedziałyśmy się dużo informacji o szkołach wojskowych, różnych możliwości studiowania. Mogę poznać od środka Wojsk Obrony Terytorialnej. To, co będzie w przyszłości, sprzęcie, które będzie gospodarowane przez
Wojsk Obrony Terytorialnej, a także ciekawość nowej broni, sprzętu, no, którego dla zwykłego człowieka no, nie jest dostępny tak na co dzień. I właśnie to jest przyczyna, dla którego tu przyjechałem. System bezzałogowy statków powietrznych typu E-310 w zasadzie od dzisiaj będzie się nazywał Orzeł. Jest to system taktyczny krótkiego zasięgu. Jeśli mówimy o mniejszym systemie, jest to system kategorii mini typu Neox i jest to projekt przygotowywany przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych. Jeśli chodzi o główne cechy tego systemu, to długotrwałość lotu do 2 godzin, wysokość operacyjna od 100 do 1000 metrów, natomiast maksymalny pułap około 4000 metrów. Kategoria mini charakteryzuje się naprawdę wysoką mobilnością, bo taki system może być spakowany w żołnierski plecak i służyć bezpośrednio dla pierwszorzutowych batalionów wojsk lądowych, wojsk specjalnych oraz Wojsk Obrony Terytorialnej na współczesnym polu walki. Nie wyklucza się również zastosowań tego typu systemów do działań cywilnych. Oczywiście staraliśmy się naściągać w cudzysłowie jak najwięcej sprzętu i tak, aby był on jak najbardziej atrakcyjny dla potencjalnych tutaj uczestników wystawy. Począwszy od sprzętu drobnego, sprzętu i wyposażenia żołnierzy, aż do ciężkiego uzbrojenia artyleryjskiego do czołgów, mamy również sprzęt lotniczy. Na ekspozycji zewnętrznej stoją dwa śmigłowce. Przewodnik psa służbowego wraz z psem rasy owczarek belgijski zaprezentuje Państwu jeden z elementów wyszkolenia psa pod względem posłuszeństwa w połączeniu z taktycznym poruszaniem się i posługiwaniem się bronią przez przewodnika. Przewodnik kontroluje psa za pomocą komend głosowych, jak również gestów i specyficznych ruchów ciała z jednoczesną pracą na broni. Na szczególną uwagę zasługuje fakt współpracy psa z przewodnikiem, który podczas pracy z bronią porusza się w rytm mowy ciała przewodnika. Za chwilę zaprezentowana będzie także praca węchowa psa podczas sprawdzania podejrzanego ładunku przy wykorzystaniu taktyki kierunkowego wysyłania psa. Pies sprawdza pojedyncze przedmioty i po każdym nawęszeniu bez stwierdzenia zapachu materiału wybuchowego wraca do przewodnika. W drugiej części dzisiejszej prezentacji wyszkolenia żołnierzy warszawskiego OES-u zademonstrujemy Państwu wybrany element z taktyki działania Wydziału Działań Specjalnych przygotowanego do realizacji działań kontrterrorystycznych zarówno w kraju, jak i za granicą. W opracowanym w dniu dzisiejszym założeniu przyjęliśmy sytuację, w której żandarmi dokonają dynamicznego zatrzymania przestępców poruszających się pojazdem. Zatrzymanie pojazdu nastąpi poprzez podjazd żandarmów oraz wykonanie szturmu na pojazdach typu quad, które między innymi są przystosowane konstrukcyjnie do wykonywania zadań w ciężkim terenie. Dla odwrócenia uwagi przestępców zostały użyte środki pozoracji. Następnie dwie sekcje dokonały dynamicznego zatrzymania osób, przejmując tym samym kontrolę nad pojazdem. Jak Państwo zauważyli, jeden z przestępców zdołał zbiec. Do jego zatrzymania został użyty pies jako środek przymusu bezpośredniego. Jest to pies bojowy. Pojazd przestępców został dokładnie sprawdzony, a obezwładnieni sprawcy po przeszukaniu zostają umieszczeni w pojazdach. Po opanowaniu sytuacji operatorzy wraz z zatrzymanymi ewakuują się do miejsca, gdzie w realnej sytuacji odbyłyby się dalsze czynności służbowe. Dziękuję serdecznie. To są drugie targi ostruckie, druga edycja. Postanowiliśmy podkreślić te elementy, które wedle naszego rozeznania w zeszłym roku wzbudziły największe zainteresowanie. Czyli impreza wiodąca, ekspozycja sprzętu, targi Pro Defense, ekspozycja techniki militarnej, obudowana imprezami towarzyszącymi takimi jak ścieżka historyczna, promująca tradycję oręża polskiego, konferencja, którą nazywamy popularno-naukową i zlot klas mundurowych jako też impreza towarzysząca. Szkoleniowa, ale też integracyjna.
Zdecydowanie ćwiczenie poligonowe. To jest meritum. Na targach biorą udział raz przez 4 godziny, a na poligonie przez 8, więc jakby sama proporcja jasno wskazuje, co tutaj jest, gdzie jest główny punkt nacisku. I jeden batalion w czasie równoległym bierze udział w targach Pro Defense, gdzie ma okazję wziąć udział w ścieżce edukacyjno-historycznej, czy zapoznać się ze sprzętem Sił Zbrojnych RP. Proszę wyrównać 1:1. Vis-a-vis, face to face. Proszę stanąć naprzeciwko siebie. Zabezpieczona, odbezpieczona. Trzymamy w ten sposób. Proszę zajmować stanowiska na linii rubieży ognia. Pierwsze stanowisko, drugie stanowisko, trzecie stanowisko. Na moją komendę ognia kładziecie się na ziemi i oddajecie trzy strzały w cele znajdujące się przed wami. Ognia, na ziemię, odbezpieczyć broń. Już! Załóż podbiegiem sprintem! Ostrzeliwać cele! Załóż podbiegiem sprintem! Ostrzeliwać cele! Mamy dwa szkolenia. Są to szkolenia z osłon. Przeszkalamy tam kursantów w celu przyjmowania odpowiednich postaw strzeleckich z wykorzystaniem osłon. A po lewej stronie mamy strzelnicę pneumatyczną, gdzie de facto ta wiedza jest sprawdzana treningu już na żywo z wykorzystaniem replik pneumatycznych, dzięki czemu jesteśmy w stanie zobaczyć, czy wiedza, która została przedstawiona, jest wykorzystywana. Czerwać ogień! Lufa w górę! Mieliśmy zajęcie z bronioznawstwa i nauczyliśmy się, w jakich pozycjach strzelać, jak przeładowywać broń, jak rozładowywać. No, dla mnie to jest przygoda, bo interesuję się tym i naprawdę bardzo ciekawe zajęcia. Planuję iść do wojska, jak może część przynajmniej z tych osób, które tutaj są. Chciałbym się dostać bardzo do jednostek specjalnych. Miałem okazję porozmawiać z nimi na temat uzbrojenia, na temat, co oni tam robią i jakie zadania wykonują, chociaż nie wszystko mogli powiedzieć, gdyż to jest tajemnica. Na pewno wyzwanie dla wytrzymałości, bo dość, no, nie powiedzieć, spory wysiłek trzeba włożyć. Lecimy! Szybciej! Szybciej! Teraz jest tor przeszkód, także zaraz będziemy biegać. Wiedziałam, że będzie taki wycisk, ale nie jest źle, jest bardzo fajnie. Na tym etapie młodzi ludzie mogą sprawdzić się fizycznie, skoszarowani w kampie, tak, na ostrudzie 110 namiotów wojskowych. W każdym mamy 10 osób, Kanadyjki, więc to są warunki absolutnie polowe. Więc oni poniekąd mogą zobaczyć też w efekcie tego i szkolenia, i skoszarowania, czy to aby na pewno jest dla nich ten kierunek dalszej kariery zawodowej. Rosjanie podzieli pole bitwy i zauważyli taki rząd, taki równiutki rząd tych polskich trupów, żołnierzy właśnie z tego regimentu żółtymi nogami. Tam gdzie stali, tam zginęli, żadna się nie cofnął, ale taka bohaterska postawa. To są książeczki punktowe ścieżki historyczno-edukacyjnej dla młodzieży klasy mundurowych, która uczestniczy w pikniku klas mundurowych w Ostródzie. Przy każdym stanowisku uczniowie odpowiadają na pytania związane z historią i otrzymują za to pieczątki i punkty. Ścieżka historyczna, nad którą mecenat sprawuje Polska Grupa Zbrojeniowa, pokazuje historię polskiego oręża od początku, właściwie od zarania dziejów do czasów II wojny światowej. Jest to obraz dumy polskich żołnierzy, ludzi, którzy oddawali życie za naszą ojczyznę. Są to wartości, które są bardzo bliskie celom, które ma Polska Grupa Zbrojeniowa, angażując się w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. To jest właśnie to są właśnie te działania, które chcemy wspierać i dlatego nasza obecność, nasze wsparcie, nasz mecenat nad ścieżką historyczną był w takiej sytuacji nieunikniony. Tutaj macie taki bardzo ładny przykład armii, która wróciła spod Cedyni i chciałam wam pokazać podstawowe wyposażenie oraz uzbrojenie wojsk piastowskich. Bojowie, ściana! Teraz bojownicy ustawili się w formacji bardzo ciężkiej do przebicia przez przeciwnika. Cały czas mogą go bronić bronią dystansową, krótką
Jak widzicie, bojownicy są uzbrojeni w oszczepy, topory, włócznie, topory dwuręczne. Taka formacja bardzo skutecznie mogła przegrodzić pole bitwy. Bardzo podobał mi się labirynt. Te walki średniowieczne, które były ukazywane. Tor sprawnościowy był bardzo fajny. Umundurowanie niektórych żołnierzy naprawdę robi wrażenie. Samochody, czołgi, prawie wszystko robi duże wrażenie. To jest chyba najważniejsze wydarzenie w skali roku promujące postawy proobronne i wychowanie patriotyczne. Szczególnie istotne z naszego punktu widzenia jest to, że jest tu bardzo wiele szkół, które prowadzą klasy mundurowe. Ministerstwo Obrony Narodowej w tym roku rozpoczęło pilotażowy program wspierania szkół, które będą prowadziły certyfikowane piony wojskowych klas mundurowych. Widzimy tę młodzież dzisiaj na targach w Ostródzie, widzimy ich zaangażowanie, widzimy jak to są bardzo ideowi ludzie. To jest bardzo budujące i dobrze rokujące na przyszłość.